Witam, Radosław Cieślak, a to są Horyzonty Rynków. Czy słabnąca demografia Polski może mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę? A jeżeli model gospodarczego rozwoju Polski właśnie się skończył, to jaki nowy, lepszy model gospodarczego rozwoju powinien przygotować nowy rząd? Na te, ale też i inne tematy porozmawiam dzisiaj z moim wybitnym gościem, a jest nim nikt inny jak profesor Robert Gwiazdowski. Dziękuję, dziękuję. Ile pan chce pożyczyć, że pan podmaśla tak? Bardzo dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie. Nie ukrywam, że sporo się dobijałem do pana, żeby uzyskać taką odpowiedź. Cieszę się, że się udało. Kwestia czasu. Absolutnie. Wszystko dojrzało w swoim czasie. Timing is everything. Dokładnie. Panie profesorze, chciałbym dzisiaj porozmawiać o tych właśnie co najmniej dwóch kwestiach, które już powiedziałem na wstępie. I czerpać z pana doświadczeń, bo wszyscy wiemy i też w pana... Pod względem demografii? No jakieś tam mam. W pana życiorysie da się to stwierdzić i w pana doświadczeniach zawodowych, które są naprawdę niebagatelne i świetnie się z nich czerpie, myślę. A był pan członkiem Rady Nadzorczej, ale też przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członkiem to nadal jestem. Właśnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawe doświadczenie. Od razu może jedno wyjaśnienie. Tak. Bo niektórym się wydaje, że Rada Nadzorcza to tak jak w spółce, że właściciel powołuje. Nic bardziej mylnego. To kto powołuje? No więc jeśli chodzi o Radę Nadzorczą z ZUS-u, to jest tak, że przewodniczącego powołuje premier, ale na wniosek ministra pracy w uzgodnieniu z ministrem finansów. W związku z tym, jak zostawałem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, to proszę pamiętać, że to wtedy był Marcinkiewicz premierem, ministrem pracy profesor Michałowski, a ministrem finansów Zyta. Gilowska. Zyta Gilowska, która obudziła mnie kiedyś w nocy z pytaniem, czy ja tak naprawdę, ja mówię, ale o co chodzi? No bo chcą, żeby uzgodniła z nimi wniosek swój ministra i żebym przyjechał następnego dnia rano, więc pojechałem. Natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani albo przez premiera z uwagi na ich funkcje rządowe, albo są wyłaniani przez związki zawodowe, albo przez reprezentatywne organizacje pracodawców. Czyli to jest taka w zasadzie mała komisja trójstronna, bym powiedział, która w zasadzie żadnych uprawnień nadzorczych to nie ma. No ale każdy organ państwowy ma swojego przedstawiciela, jak rozumiem, tak to można... No nie organ. Tam jest ktoś z Ministerstwa Finansów, z Ministerstwa Pracy, są związki zawodowe i organizacje pracodawców. I ja w tej chwili jestem z ramienia jednej z organizacji pracodawców, a dokładniej rzecz biorąc ZPP. No to jak to jest z tą demografią w Polsce? Kiepsko. Ja robiłem, co mogłem, mam trójkę, ale generalnie rzecz biorąc jest kiepsko, bo nie posłuchali mnie młodzi ludzie. Jak zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, to przecież wzbudziłem sensację, ale bardzo w wąskim kręgu. Powiedziałem, nie liczcie na ZUS, ja wiem, co tu jest, tu nic nie ma, wyróbcie dzieci, bo to wasze dzieci będą musiały płacić na wasze emerytury, jeżeli chcecie je mieć takie, jakie mają wasi rodzice i wasi dziadkowie. Bo tak ten system działa. No ale młodzi nie posłuchali. W związku z tym od kilku lat temat pod tytułem demografia stał się modny. No, myśmy w Centrum Adama Smitha byli prekursorami tego tematu, bym powiedział. Cała nasza koncepcja zmiany systemu podatkowego była oparta na pewnych założeniach. A tym założeniem było właśnie to, że grozi nam katastrofa demograficzna. Przyczyną tej katastrofy demograficznej jest źle skonstruowany system podatkowy, podatkowo-składkowy i system ubezpieczeń emerytalnych. W związku z tym trzeba to zmienić. Nasza reforma podatkowa była połączona z reformą emerytalną.
bo nie ma rozwoju bez kołysek. Tak się akurat składa, wielu ekonomistów uwielbia powoływać się na statystyki, że największy wzrost gospodarczy to jest wtedy, gdy jest no, mocno dodatni przyrost, jeśli chodzi o demografię, tak? Przyrost ludności. No bo skąd się bierze bogactwo narodów? A teraz mi o tym pisał, tak? Po pierwsze ziemia. Po drugie kapitał. Taki finansowy. I po trzecie praca. No bo jak mamy jakąś ziemię, a ona leży odłogiem, to ona wartości dodanej nie przyniesie. Niczego nie wytwarza sama w sobie. Jeżeli my mamy jakieś pieniądze, złoto, czy chociażby bilety Narodowego Banku Polskiego, ale je gdzieś sobie zakopiemy, albo nawet zostawimy w banku, to one nie przyniosą nam żadnej wartości dodanej. No, dostaniemy odsetki od środków pieniężnych, które sobie wpłacimy na lokatę. Nie wiadomo, czy po podatku Belki i inflacji to nie będzie mniej niż zanieśliśmy. Dzisiaj to już ale nawet jeżeli, to przecież bank musi skąd wziąć na te odsetki dla nas. Skąd ma? No pożycza. Pożycza tym, którzy... właśnie praca. Którzy swoją pracą łączą zasoby ziemi z zasobami kapitału i tworzą jakąś wartość dodaną. No i teraz wszystko zależy od tego, ilu jest tych, którzy efektywnie pracują i z jaką wydajnością oni pracują. To, ilu ich jest, no zależy czysto od demografii. To, z jaką wydajnością, zależy od różnych uwarunkowań. Po pierwsze technologicznych, po drugie prawnych. No i możemy założyć, że rozwijająca się technologia spowoduje, że nadgonimy braki, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy będą pracować. Ale ja bym nie był takim optymistą wielkim, że to się uda zrobić. No bo przez tysiące lat ten nasz umysł, tą naszą wydajność powiększaliśmy, ale nie aż tak, żeby zastąpić tych ludzi, których coraz więcej będzie brakować. No bo prosty przykład, tak? Dzisiaj mamy TFR, czyli współczynnik dzietności na kobietę, tak? 1,3. Co to znaczy? No to znaczy, że 100 kobiet rodzi 130 dzieci. Bo 1,3 to jest 1,3 na kobietę, ale nie może być 0,3. Jasne. Więc policzmy to od 100, tak? 100 kobiet, 130 dzieci. No to statystycznie rzecz biorąc, 65 to dziewczynki, tak? No to 65 dziewczynek, jeżeli utrzymają poziom dzietności swoich mam, to urodzi 72 dzieci, no to tam będzie 40 dziewczynek. Jak to 40 dziewczynek utrzyma poziom dzietności swoich mam i babć, no to tam będzie 50 coś, no to dziewczynek będzie 25. To jest demograficzna tragedia. No oczywiście możemy powiedzieć tak, no dobra, migracja będzie. Okej. Tylko, że po pierwsze, nie widać jakoś specjalnie chętnych do pracy, bo przyjechali Ukraińcy, no i połowa już wyjechała do Niemiec, bo w Niemczech mają lepsze warunki niż w Polsce, bo Niemcy też wiedzą, że są, jeśli chodzi o demografię, w czarnej dziurze, tak powiedzmy. I wszystkie kraje starają się tworzyć dla imigrantów zarobkowych dobre warunki do pracy. Migrować chcą jednak też i tacy, którzy do pracy to nie za bardzo, tak? Tylko po te zasiłki, po socjal, które stworzyliśmy w krajach rozwiniętych. Więc z tym będzie dosyć duży kłopot. Ale nawet przyjmijmy, że oni przyjeżdżali do pracy, no to jak oni już tu przyjadą, to poziom dzietności też spadnie, tak? No bo spada. No tak. Więc w dłuższej perspektywie czasu, demograficznie, jesteśmy naprawdę w czarnej dziurze. To jak teraz skłonić tych, którzy napływają, żeby po pierwsze zostali w Polsce, po drugie się zasymilowali jakby z tym naszym społeczeństwem, tak żeby tworzyć taką, powiedziałbym, materię społeczną, która, no, która może się rozwijać. I teraz
Niedawno gościliśmy tutaj profesora Orłowskiego, który mówił, że jedyną taką sensowną opcją, tak na pierwszy rzut oka mówiąc, to jest szeroko pojęta innowacyjność, generalnie rozwój technologii, który mógłby właśnie tą naszą skuteczność pracy, efektywność pracy zdecydowanie poprawić. Okej. Witek ma pewne widocznie przemyślenia na ten temat. Ja ich wcześniej nie miałem, ale skoro pan już pyta i na gorąco mam zareagować, to wyrażę pewien sceptycyzm do tej innowacyjności. No, mamy innowacyjność. Chat GPT, tak? I wszyscy mówią, kurna, to nam grozi, tak? O Jezu, co to będzie, tak? Po pierwsze, ludzie stracą pracę. Po drugie, może to nad nami zapanuje w ogóle. To jest niebezpieczne. Więc z rozwojem nowoczesnych technologii ja bym nie przesadzał w euforii, tak? Andrzej Dragan, moim zdaniem, ma sporo racji, ostrzegając nas przed tym, co się może stać z rozwojem nowoczesnych technologii. Bo, jak mówi jedno z dwóch najsłynniejszych praw Murphy'ego, jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. Wcześniej czy później. Więc z rozwojem tych nowoczesnych technologii na pewno może pójść źle. Może. No to kierując się prawem Murphy'ego, jeżeli może, to pójdzie. Tak? Więc ja bym jednak mimo wszystko stawiał na ludzi. Nie mówiąc już o tym, że jak na starość będę leżał w łóżku, to ja bym wolał jakąś ludzką postać, żeby mi szklankę wody przyniosła, niż jakiegoś robota. No to jak w takim razie, jakbyśmy się wczuli w rolę tutaj naszych nowych włodarzy, którzy powoli się tutaj ukonstytuują już niedługo, to jak należałoby zmodyfikować, albo co według pana jest istotne w takim nowym systemie gospodarczym, który staramy się zbudować, czy będzie odpowiedzią właśnie na te luki demograficzne, które no, zaczynają nam coraz bardziej dokuczać, no bo jak nie migracja, no to co to może być? Z demografią, no to mamy chyba w plecy już, tak? Tu się nie da wiele zrobić. Nie da się wiele zrobić głównie z tego powodu, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, i to jest taki punkt, poniżej którego już się nie sposób cofnąć. Tak? Już ta czarna dziura nas zaczęła wsysać, więc to już jest kwestia czasu tylko. Jasne. Mieliśmy ten czas może 20 lat temu, ale nie zrobiliśmy nic. A co mogliśmy wtedy zrobić? No, proszę porównać daty. Rok 1990, kończy się komunizm, dzietność jest 2,2. TFR jest 2,2. Na początku XX wieku, tam po 12 latach, dzietność wynosi 1,2. No i oczywiście taka teoria, która mówi o tym, że to zmiany kulturowe wpływają na spadek dzietności. Tak, absolutnie to prawda. Tylko proszę mi nie mówić, że wtedy, przez 12 lat, dokonały się zmiany kulturowe. I że dziewczynki, które miały 16 lat w roku 90., to jak miały 28 w 2002, to w nich samych zaszła taka zmiana kulturowa, że ich dzietność spadła do poziomu 1,2. To nie była tylko i wyłącznie zmiana kulturowa. Naszym zdaniem, dlatego w Centrum Adama Smitha pracowaliśmy nad tym projektem, to była w dużym stopniu odpowiedź na niepewność. Niepewność finansową. Profesor Czapiński robił przez szereg lat, potem pismo chyba nie dał już na to pieniędzy, takie badania, nazywała się to diagnoza społeczna. I to były cykliczne badania dotyczące takich samych problemów w kolejnych rocznikach badanych.
No i jak robił te badania, to młodzi ludzie na pytanie, ile chcieliby mieć dzieci, deklarowali dwoje, troje. A to ten sam rocznik, indagowany na tę okoliczność po iluś tam latach, na pytanie, a ile macie dzieci? No jedno. Co się stało w tym czasie? Że chcieli mieć troje, a mają jedno. No więc odpowiedź była przyczyny finansowe. A co to za przyczyny finansowe? No przede wszystkim niskie wynagrodzenie netto. No oczywiście są tacy, którzy powiedzą, to przedsiębiorcy za mało płacili. Ale są tacy, którzy powiedzą, to państwo za dużo zabierało. No bo przedsiębiorcy wtedy to mogli z konkurentami z zachodniej Europy konkurować ceną. A jak cena pracy jest tak istotnym czynnikiem kształtującym cenę towaru i usługi, no to trzeba było tę cenę pracy zbijać, a państwo podwyższało. To, co pracownik statystyczny otrzymywał netto w porównaniu z tym, co pracodawca płacił brutto, no to była przepaść zbyt duża. To powodowało, że był mniejszy popyt na pracę. No bo wiadomo, jak coś jest droższe, to popyt jest mniejszy. Wszyscy byśmy chcieli jeździć, nie wiem, Ferrari może, albo jakimiś innymi takimi samochodami, ale popyt jest ograniczony, bo ludzie nie mają pieniędzy na Ferrari. Przedsiębiorcy by chcieli zatrudniać pracowników, no ale na Ferrari to nie oni stać. Nie mają pieniędzy, tak? Więc jeżeli cena pracy z powodu tego, co zabierało państwo, zaczynała się stawać takim Ferrari, mimo że to w dalszym ciągu z punktu widzenia wydajności w porównaniu z Europą Zachodnią, to był co najwyżej Polonez, przymierzając do starych czasów, no to popyt na taką pracę za duży nie był. Ale on był. Ludzie przecież nie umierali z głodu. Zasiłki, oficjalne zasiłki dla bezrobotnych, to był dodatek do tego, co ludzie zarobili na czarno. Zarabiali na czarno, bo praca była, tylko nie aż tak droga, jak państwo sobie wyobrażało, że ona może być. Więc praca na czarno to niepewność. A jak jest niepewność, to podejmowanie decyzji, dobrze, no to tam będziemy mieli więcej dzieci, to niedobre rozwiązanie, tak? Odważne decyzje na pewno. Więc to było racjonalne, że rodziny, w których pracę oficjalną miała jedna osoba, albo nawet żadna, nie spieszyły się z decyzjami o rodzeniu dzieci. No i stąd nastąpiła ta zapaść. A jak sobie posłuchamy, odtworzymy, choć nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, ale ja jestem na tyle stary, że ja pamiętam, co mówił Jan Krzysztof Bielecki, a został premierem, co mówił Janusz Lewandowski, że u nas dla inwestorów zachodnich praca będzie tania w dalszym ciągu, nawet jak podwyższymy podatki, nawet jak zwiększymy składki ubezpieczeniowe. Zgoda. Jak ktoś był dyrektorem finansowym jakiegoś koncernu, w Niemczech, we Francji, w Stanach, we Włoszech, gdzie bądź. I patrzył, ile ciąży praca w Polsce razem z tymi wszystkimi obciążeniami, to dochodził do wniosku, że to dużo taniej niż w Berlinie, w Paryżu. Tylko jest jeden problem. Taki mianowicie, że liczba miejsc pracy stworzonych przez tych inwestorów zagranicznych to dość mało. W stosunku do liczby pracowników na rynku. Większość miejsc pracy musieli wytworzyć polscy prywaciarze. Tak? I oni nie mieli powodów, potrzeby porównywania, ile kosztuje ich pracownik w Polsce, a ile taki sam pracownik kosztuje kogoś w Niemczech albo we Francji. Bo to nie ten Excel, tak? Tutaj jest, są trzy wątki bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pan profesor poruszył. Znaczy, my jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ja sam osobiście często spotykam się z przedsiębiorcami,
I też miałem takie spotkanie niedawno gdzieś w okolicach Lublina i pytam tych przedsiębiorców, którzy reprezentują lokalne biznesy, od deweloperki przez różnego rodzaju inne, i pytam ich, czy są zadowoleni ze swojego biznesu. Mówią, że tak, że wszystko z porządku, faktury się opłacają w czas. Czy mają zamówienia? Mają. Czy chcą się rozwijać w związku z tym? No bo przecież wszystko gra, no więc w czym problem? Mówią, broń Boże, nie. No więc ja ich pytam, dlaczego nie chcą się rozwijać? No i oni odpowiadają... Dobrze. To ja teraz panu... Ja nie wiem, jakie były odpowiedzi, natomiast ja przypuszczam, jakie mogły być. I pan mnie skoryguje. Po pierwsze, to jest dosyć duże ryzyko regulacyjne. Nie wiadomo, co będzie. Tak, to głównie mówią osoby związane z biznesem zielonej energii, odnawialne źródła energii. Oni głównie takie wątki podnoszą. Tak, to prawda. I deweloperzy często, związane z tym tematem... No, deweloperzy to przez ostatnie 8 lat... Tak, ale podnoszą też tego. Mieli się jak pączek w maśle. Nadal chyba się mają. No tak. Tylko teraz mają niepewność, czy się dalej będą mieć. Czy aczkolwiek kredyty? Wszystko wskazuje, że będą, tak? To prawda. Drugim argumentem po tym, o którym pan profesor zauważył, jest brak tak zwanych rąk do pracy. Czyli właśnie nie ma ludzi do pracy, czyli ta demografia nam wyskakuje z każdych drzwi, że tak powiem, które otworzymy. I to jest jedno. Ale kontynuując myśl o tym, że niepewność powoduje, że trudniej nam się zdecydować na właśnie potomstwo, mówiąc tak już brzydko. No ale jesteśmy w 2023 roku, w końcówce. Wskaźnik bezrobocia jest jakiś ultra niski, chyba nienotowany właściwie nigdy w Polsce. Jeżeli patrzymy przez poszczególne miasta, to tam w ogóle dotykamy jakichś absurdów, ale ogólnie w Polsce jest raczej niski, taki naturalny. No wydaje się, że warunki pracy się zdecydowanie poprawiły, aczkolwiek obciążenia podatkowe pewnie wzrosły. No ale ci ludzie nadal nie decydują się na dzieci. No bo teraz to już zaszły zmiany kulturowe. Okej. Dlatego, że zmiany kulturowe to jest jeden z czynników, który moim zdaniem na pewno nie zadziałał przez pierwsze 10 lat transformacji. Jasne. W takim stopniu, żeby TFR zmniejszyć z 2,2 do 1,2. Gdybyśmy w 2002 roku mieli jeszcze 2, to i tak mniej niż 2,2, ale jeszcze 2, no to dziś tych 20-latków byłoby znacznie, znacznie więcej. I oni by właśnie wkraczali na rynek pracy. Bo zmiany demograficzne nie dzieją się w takich cyklach koniunkturalnych, jak inne zmiany w gospodarce. To są zmiany pokoleniowe, tak? Więc te dzieci, które nie urodziły się 20 lat temu, dziś nie wejdą na rynek pracy. A jeszcze zaczynają z rynku pracy schodzić ci, którzy wchodzili na ten rynek 40-45 lat temu. To trzeba zauważyć. Ja ciągle powtarzam anegdotę, tak było, z kancelarii premiera Marcinkiewicza, gdzie rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Jak zostałem tym przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, przyszedłem z rocznikiem statystycznym i mówię, no ludzie, w 1955 roku urodziło się tam 760 tysięcy ludzi. Śmiertelność była troszeczkę wyższa niż teraz. Nie noworodków, ale w ogóle, tak? Przeżywalność była troszeczkę krótsza niż teraz. Ale, no mimo wszystko, jakieś 500 000 ludzi będzie za 15 lat schodzić z rynku pracy. To teraz zobaczmy. Dziś jest 2005, ale zobaczmy 2000 rok, tak? Urodziło się 360 tysięcy dzieci. Tak. One będą w tym 2025, tak? Wchodzić na rynek pracy. Jak wy sobie to wyobrażacie, żeby to zastąpić? Jak? Co ja wtedy usłyszałem od jednego z doradców? Tam, kto by to się przejmował, co będzie za 15 lat? I tu jest puenta. Wiadomo, kto będzie wtedy rządził. Więc ostatnio mówię, no tak. Proszę bardzo, sami rządzicie. Cykl się domknął, prawda? I macie ten problem. Tak? No tak, no.
No dobrze, to w takim razie stoimy przed, przed taką decyzją. No, państwo w gospodarce zawsze jest. Ono uczestniczy z reguły poprzez właśnie tą sferę podatkową, regulacyjną, tak mówiąc wprost. Więc ile tego państwa w gospodarce według pana powinno być, a ile już jest za dużo, albo jaką rolę powinno państwo w gospodarce odgrywać, żeby właśnie to było gdzieś zrównoważone? To są dwa mierniki, tak? Jeden ile przy pomocy PKB, tak? Mhm. Jaki jest stosunek podatków do PKB i w ten sposób mówimy ile. To jest bardzo zły miernik. Mhm. Bo ostatnio zaczynają się odzywać głosy różnych ekonomistów, że ten PKB to może jednak nie jest święta krowa. No, o tym, że to nie tylko nie jest święta krowa, ale to jest bardzo zły współczynnik mierzenia czegokolwiek, no to bajdurze od 30 lat. Może dlatego, że nie jestem z wykształcenia ekonomistą, więc się nie znam. I to tak samo jak zazwyczaj. Różne rzeczy robi ktoś, kto nie wie, że nie można. Tak? Więc ja, nie wiedząc, że nie można krytykować PKB, krytykowałem PKB. To nie jest dobry miernik sam w sobie. Ale to też, jeżeli już mamy ten miernik, o niczym jeszcze nie świadczy. Dlatego, że przyjmiemy 50%, 40% czy 30%. Może się okazać, że ważniejsze jest to, na co idzie te 30%, 40% czy 50% podatków, niż ile to jest w stosunku do PKB. Czyli sensowność wydawania pieniędzy z podatków. To jest pierwszy element. Ale jest też drugi, niesłychanie istotny. Podatek nie jest równy podatkowi. Więc jak mówimy, poziom podatku wynosi tyle to, a tyle w stosunku do PKB, to my o niczym nie mówimy. Bo są różne podatki, one mają różne konsekwencje. Że Jean-Baptiste Say mówił, że nie ma dobrych podatków, są tylko złe. W tym sensie złe, że każdy podatek powoduje, że uszczupla się nasz dochód, majątek, albo zmniejsza konsumpcja, czyli indywidualnie one są złe. Ale istotne jest to, na co my te podatki nałożymy, w jakiej wysokości, w którym momencie. W jakiej wysokości na coś konkretnego, a nie jaka to jest ogólna suma tych podatków. No bo jest różnica, czy my opodatkowujemy pracę, czy my opodatkujemy konsumpcję, czy my opodatkujemy kapitał, czy my opodatkujemy majątek. Kolosalna jest różnica. To prawda. Więc nie ma tak, że powiemy sobie, a 40% PKB stanowią podatki, to jest okej, albo może nawet więcej można, tak? To tak nie jest. Bo po pierwsze, na co pójdą te podatki? A po drugie, skąd my weźmiemy te pieniądze na te podatki, tak? Z jakich źródeł? W jakim momencie łańcucha gospodarczego, tak? Wysokość podatków ma znaczenie, to jest jedno, ale oczywiście musimy to odpowiednio celować, więc chyba taką tezą, która jest powtarzana od jakiegoś czasu, to, że należy opodatkować kapitał, a nie pracę. Że ta praca powinna być mniej opodatkowana w związku z tym, żeby była właśnie tańsza chociażby dla przedsiębiorców. Mhm. No a kapitał, no to wiadomo, ci mistyczni rentierzy z tych nieruchomości, prawda, to może tutaj, może w tą stronę pójdźmy. Mnie to cieszy, że ktoś w końcu zaczął powtarzać tezę, którą my w Centrum Smitha głosiliśmy od wielu, wielu lat. Bo proszę zwrócić uwagę, że w 1991 roku, jak uchwalono podatek dochodowy od osób fizycznych, to kapitał nie był w ogóle opodatkowany, tak? Tylko wyłącznie praca i to horrendalnie wysoko. Tak. Potem podatek Belki spowodował, że no przynajmniej i trochę opodatkowano. 19%. Ale no właśnie, 19% było okej, okay, tak? Podobnie jak 19% do działalności gospodarczej. To było okej. Okay. Są pewne progi podatkowe, które są zrozumiałe i akceptowalne. Od pewnego poziomu one stają się nieakceptowalne. Proszę zwrócić uwagę, że w badaniach, ja nie wiem, jak jest teraz, ale jak pisałem habilitację, wtedy to badałem, czy tam 10 lat temu, to do tamtego momentu
efektywna stawka podatkowa w krajach OECD, ta najwyższa, najwyższa, nie przekraczała 22%. Czyli no to jest, wokół tego możemy oscylować, tak? No jak się chce 30, 40, niektórzy jak Piketty bredzą coś o 75, to jest możliwe. To jest możliwe pod warunkiem, że zlikwidujemy już demokrację do końca, tak? No bo jakby tak, ci najbogaci mieli zapłacić do 75%, mając pewność, że nikt im tu już nic, żadnej konkurencji nie zrobi. Nie wyskoczy z jakimś nowym projektem. Czyli by stworzyli sobie taką oligarchię, bo moim zdaniem świat podąża w kierunku oligarchii. Tu jest różnica między tym, co pisał Platon, bo Platon mówił, że demokracja przerodzi się w tyranię, ale tyranię traktował jako rządy jednostki, tak? A ja uważam, że demokracja przerodzi się w tyranię jako formę, natomiast co do liczby, to nie będzie jeden, tylko trochę, tak? Jakaś grupa, tak. Ale że w tym kierunku podążamy. Będą igrzyska w postaci wyborów co jakiś czas, więc wtedy to oni byliby w stanie zapłacić 75% z bieżących dochodów. Bo oni swoje dochody by jeszcze bardziej podnieśli, żeby netto wystarczało, tak? Jak im nie dotkną majątku, będzie dobrze. No tak, to jest taka teoria, która mówi, prawda, że ci najbogatsi z reguły są zwolennikami tego podwyższania podatków, tak żeby troszkę tą drabinę, która służy do wspinania się w ich kierunku... Tak, podciągnął. Dokładnie tak. Albo przepiłować te poszczególne szczebelki tej drabiny. Ależ oczywiście. Ale ludzie trochę to błędnie interpretują. Mówią, zobaczcie, jaki ten, nie wiem, Bill Gates jest tutaj dobrym człowiekiem, bo on chce się samopodatkować, prawda? I tak to jest takie... Jak on się chce samopodatkować, to nie ma najmniejszego problemu. Może to zrobić. Niech on się zatrudni w Microsoftcie, nie bierze dywidendy, tak, niżej opodatkowanej, tylko bierze to w postaci wynagrodzenia za pracę i już. I będzie płacił wyższe podatki. No dobrze, a jakbyśmy chcieli stworzyć i tak pokrótce może porozmawiać na temat tego modelu rozwojowego Polski tu i teraz, bo coraz częściej podnosi się takie głosy, że ten model rozwojowy Polski, który polegał na taniej pracy, albo się już wyczerpał, albo społeczeństwo już go nie akceptuje, bo już my nie chcemy już mieć taniej pracy, inaczej, nie chcemy pracować za niskie stawki, mimo tego, że w tych stawkach jest ogromna ilość obciążeń, o których mówiliśmy już, prawda, że jesteśmy drodzy dla pracodawcy, ale tego netto to nam zostaje. No to w jakim kierunku powinniśmy iść jako gospodarka polska, tak jakbyśmy sobie naszkicowali taki kierunek, czyli trzymając się tutaj wypowiedzi pana prezesa Tomasza Wróblewskiego, napisali czy opowiedzieli tą opowieść, jaka Polska ma być albo gdzie ma być? 30 kilka lat temu opowieść była łatwa do napisania. Tak? Po pierwsze NATO, po drugie Unia Europejska, po trzecie wolny rynek, taki jak mają gdzie indziej. Tylko proszę zwrócić uwagę, że jak Milton Friedman przyjechał do Polski w 90 roku razem z prezydentem Reaganem, to nas ostrzegał, żebyśmy nie stosowali tych rozwiązań, które w tej Europie Zachodniej obowiązują teraz, 90 rok, tak? Tylko żebyśmy stosowali takie rozwiązania, jakie w tej Europie Zachodniej obowiązywały wtedy, gdy była ona na takim poziomie dochodu i bogactwa, na jakim my byliśmy w 90 roku. My niestety nie posłuchaliśmy Friedmana, jeśli chodzi o regulacje administracyjne i podatkowe. Poszliśmy w takim kierunku, w którym wówczas była Europa, no i się okazało, że Europa ma z tym kłopot. Tak? Przecież strategia lizbońska, ta pierwsza, co ona zakładała? Deregulacje. No tak. Więcej rynku. Tak? No ale potem się okazało, że to trudno przy tej biurokracji z deregulacjami. Poszliśmy zupełnie inną drogą. No i się generalnie rzecz biorąc to wszystko kręci. I teraz jaka powinna być opowieść dziś? No można ją snuć. Na przykład
przedsiębiorcze państwo. Jest taka narracja bardzo popularna. Państwo powinno inwestować, w zasadzie powinno się wszystkim zajmować. Kłopot polega na tym, że skąd przypuszczenie, że państwo będzie dobrze inwestowało? Że to akurat tym razem wyjątkowo, to będą dobrzy ludzie. No bo pamiętajmy, że to nie tylko PiS jest zły. No, dla PiSu na odwrót Platforma jest zła i ci, co za Platformę inwestowali. Ale dla tych, którzy opowiadają tę nową narrację, że państwo to powinno zrobić, Balcerowicz też był zły. I w ogóle wszystko zrobił źle. Chciałbym zobaczyć... Nie chciałbym zobaczyć Polskę, gdybyśmy nie zrobili za Balcerowicza tego, co zrobiliśmy. Moim zdaniem zrobiliśmy za mało. Mogliśmy zrobić pewne rzeczy szybciej. Ich nie zrobiliśmy, bo doradcy Balcerowicza przestraszyli się gniewu robotników. Mhm. Proszę zobaczyć, jak skończyli. W 93 roku i tak postkomuniści wrócili do władzy. Mimo, że od początku 92 roku obóz postsolidarnościowy zaczął się wycofywać z niektórych reform, niektóre zaczął hamować. Tak? No i inflacja w 2000 roku już była tam chyba w okolicach 6, podejrzewam. Tam. Inflacja zaczęła spadać, zdecydowanie tak. Właśnie dzięki temu, że ją powściągnięto. Teraz słyszę, że inflacja nie jest problemem. No to ja nie wiem, jak można mówić, że inflacja nie była problemem, jeżeli się pamięta, a niektórzy przypamiętają, co się działo w 90 roku. Ja wtedy próbowałem kupić samochód. Pierwszy raz próbowałem w życiu kupić samochód i nie mogłem dogonić, tak, żeby kupić sobie jakiś mały samochód. To trochę jak z tymi, którzy zbierają się na mieszkanie próbują. Dokładnie tak. Więc inflacja to nieszczęście, a nie coś, co nam zapewnia rozwój gospodarczy. Bo wracając do PKB, co to jest rozwój gospodarczy? No PKB nam rośnie. No pewnie. No jak rośnie inflacja, to i PKB nam rośnie, tak? No bo PKB to jest wzrost bogactwa narodowego. Ale, bo PKB to jest miernik tego wzrostu. Czyli w sumie wydatki tak naprawdę. A no właśnie, tak. No właśnie. My się ekscytujemy tym, że my więcej wydajemy. Jak drukujemy, to i wydajemy w jakimś Bo sensie. Nam się wydaje, że jak więcej wydaliśmy, to znaczy, że to mienie narodowe nam urosło. A to nie do końca jest prawdą. Więc pytanie, kto miałby podejmować decyzję i czy na pewno ten ktoś będzie podejmował właściwe decyzje? Ja jestem sceptyczny. Ja bym wolał, żebyśmy stworzyli ludziom warunki do tego, żeby to oni podejmowali jak najwięcej decyzji w swoim własnym imieniu. W swoim własnym interesie, kierując się swoim własnym interesem. No bo, jak to pisał Adam Smith o tej niewidzialnej ręce, każdy działa nas w swoim interesie, ale jakby taka niewidzialna ręka kieruje go w tym w taki sposób, że jednocześnie działa na korzyść innych. No bo taki piekarz, no on z chciwości chce sprzedawać bułeczki, ale żeby zaspokoić swoją chciwość, no to on musi albo piec lepsze i tańsze bułeczki od konkurencji, albo załatwić z politykami, wprowadźcie koncesję na pieczenie bułeczek. I mnie dajcie pierwszemu, tak? Nie ma drugiej możliwości. Jeżeli zastosujemy tę pierwszą możliwość, no to będziemy mieli więcej tańszych bułeczek. Nie tylko bułeczki, wszystko na każdym kroku działa dokładnie tak samo. Natomiast jak my tworzymy bariery dla wszystkich, a potem mówi, no dobra, ciebie to zwolnimy, tak? Z powodu jakiegoś tam bardzo ważnego społecznie. Awantura jest z wiatrakami. Jeden z przepisów mówi o tym, że jak Rada Gminy podejmie uchwałę, że będą wiatraki, na gruntach rolnych, to już nie trzeba ich odralniać.
Jak ja bym chciał postawić chałupę na gruncie rolnym, to muszę ją odrolnić, tak. Ale jakbym chciał postawić wiatrak, to już nie muszę. No to może ja postawię wiatrak, potem i w nim zamieszkam. Chałupę. Tak, tak, zrobię taki wiatrak. No, kiedyś tak było, tak? Wszystko zależy od konstrukcji tego wiatraka. A w ogóle nie włączę tych śmigieł, żeby się kręciło. Tak. A to nie będzie obejście już wtedy prawa? Nie wiem, czy to... To zależy od interpretacji. No właśnie. Bo wszystko zależy od wykładni, zaczynając od konstytucji do ustawy o gruntach rolnych. Dobra, panie profesorze, bo pan mnie tutaj na manowce sprowadził. Teraz tak, czyli więcej wolnego rynku, rozumiem. To jest jakby... Zdecydowanie. Mniej regulacji w ogóle, okay. A tam, gdzie one muszą być, to mądrzejsze regulacje, dające mniej pola do nadinterpretacji ze strony urzędników. Mhm, okej, okay. Czyli regulacja powinna być prostsza, tak mówiąc obrazowo, pozbawiona różnego rodzaju wyjątków, tak ale i tych gwiazdek, które mogą komplikować. No, jeżeli chcemy budować, odbudowywać praworządność, której moim zdaniem się nie da odbudować, bo jej nigdy nie było, można ją zbudować na nowo dopiero, no ale jak jesteśmy przy praworządności, to jednym z warunków praworządności, żeby prawo mogło rządzić, a nie ludzie, to prawo musi być ogólne, równe i pewne. No więc proszę podać im przykład prawa, które w Polsce jest ogólne, dotyczy wszystkich tak samo, jest to równe dla wszystkich i jeszcze jest pewne. To znaczy, że po pierwsze czytamy i wiemy, co tam jest napisane, a po drugie, nawet jeżeli się zdarzy, bo są takie przepisy, które czytamy i wiemy, co tam jest, że ono się nie zmieni za 48 godzin. Zwłaszcza prawo podatkowe. To trochę Konfucjusz, to chyba gdzieś to czytałem, te słynne słowa Konfucjusza, prawda, że pamiętam, że to było chyba, że jak słowa tracą swe znaczenie, to ludzie tracą wolność. O właśnie, coś takiego, tak, tak, tak. Więc jak pan mówi o prawie, które jest pewne, jasne, przejrzyste i jakby się nie zmienia, to też... Ale przychodzi mi do głowy jedna rzecz, pamiętam a propos tych tematów emerytalnych, bo one są, myślę, w centrum uwagi chyba przyszłego rządu też, bo te programy, systemy emerytalne zmieniają się od lat, począwszy od OFE, przez PPK i jakby te pomysły, które prowadzą nas w kierunku tej emerytury obywatelskiej, chyba takie gdzieś już też pojawiają się przegłosy. Co pan myśli o tych systemach? Bo one muszą w jakimś sensie zaistnieć. No, ustaliliśmy, że demografia nam się wali, to jest jedno. Mhm. No... Jak teraz rozwiązać taką zagwozdkę, że zastępowalność tych pokoleń po prostu jest nierealna? Emerytura to jest świadczenie społeczne. Jak to zrozumiemy, to potem jest tu łatwiej. No bo jeżeli emerytura jest świadczeniem społecznym, to po pierwsze nie ma najmniejszego powodu, żeby było ono zróżnicowane. Bo z tego powodu, że ktoś więcej zarabiał, to państwo nie musi tworzyć kosztującego miliardy systemu, żeby ten system liczył, że na emeryturze to on też więcej będzie dostawał. Zwłaszcza, że ten system, który mamy, to można już obliczyć. Sprawi, że za jakieś 25 lat 70% przychodzących na emeryturę będzie i tak dostawało emeryturę minimalną. Ale zostawmy. To, że ktoś płacił więcej w postaci składki, to też nic nie znaczy. Z bardzo prostego powodu. Podatki dochodowe też płacimy w różnej wysokości. Podatki konsumpcyjne płacimy niby takie same, ale w zależności od tego, ile skonsumujemy, to płacimy więcej albo mniej. Więc to, że więcej wrzuciliśmy do skarbonki, wcale nie oznacza, że będziemy mogli z niej wyjąć więcej, jak sami będziemy w wieku emerytalnym. Z bardzo prostego powodu. My wrzucamy dziś do skarbonki i to jest wydawane na dzisiejsze emerytury naszych rodziców i dziadków. A jak my będziemy na emeryturze, to do skarbonki będą wrzucały nasze dzieci i wnuki. Ale już wiemy, że ich będzie mniej niż nas. Więc oni będą mieli więcej do utrzymania, tak? Czyli powiedzmy sobie tak, to jest świadczenie społeczne i ci, którzy otrzymują świadczenie, bo wtedy sami już nic nie dają.
tylko wyjmują, to wszyscy mają porówno. Ja tu jestem socjalistą. Na emeryturze wszyscy mamy równy żołądki. A myśli pan, że to jest realne? Żeby ale to, że to ale będzie... co ciekawe, socjaliści mówią, nie, nie. Nasze pomysły krytykowała kiedyś lewica. Nasz pomysł emerytury obywatelskiej, który przedstawiliśmy w roku chyba 2000 czy 2001, jakoś tak. Tak, to no. Nie jest nowy temat. Więc zabawne. Prawda, zabawne. Ja mówię, no dobrze, składkę zdrowotną też jedni płacą większą, a drudzy mniejszą. I co? Jak ktoś płaci większą składkę, może pójść do doktora i powiedzieć, tu, ja bez kolejki, bo ja więcej zapłaciłem. A? No to dlaczego świadczenie w postaci nie usługi medycznej, tylko świadczenie w postaci emerytury, czyli pieniędzy, ma być inne niż świadczenie w postaci tej usługi medycznej? To prawda, to prawda. No dobrze, a w takim razie jakbyśmy tą opowieść domykali, no to system emerytalny będzie się modyfikował. Sam się zmodyfikuje. Sam ale się... ile miliardów to po drodze nas kosztowało? I chyba ile nas jeszcze będzie kosztować, to też o, właśnie, niebezpieczeństwo. Właśnie. No to w takim razie, jakie widzi pan szanse przed tym kolejnym rokiem i jeszcze kolejnym? Jaki kierunek działań polski rząd czy polskie władze powinny objąć, żeby po pierwsze utrzymać wzrost gospodarczy, który z tego, co Narodowy Bank Polski pokazuje, będzie wyglądał arachitycznie raczej przez następne kwartały? No i z tą inflacją powalczyć trochę. A utrzymać wzrost gospodarczy? Każdemu rządowi, tak. A jeszcze nie powstał, póki co. Dziś jest 4 grudzień, tak? Jak rozmawiamy? Pod choinkę podobno ma być. Ja daję taki 3-miesięczny kredyt zaufania każdemu. Okay. Jeszcze żaden nie wyczerpał kredytu przed upływem tego terminu. Bo już w pierwszych krokach pokazywały kolejne rządy, że to nic dobrego z tego nie będzie. Tak. Ale jakbyśmy sobie tak zobaczymy ideę. Jak będzie teraz. No, zaczęli falstartem w postaci wiatraków. No bo ja nie jestem przeciwnikiem wiatraków. Ja nawet uważałem, że to świetny pomysł, żebym tak sobie sam mógł u siebie na działce postawić taki wiatrak, żeby zasilać swój własny domek. No niestety nie mógłbym w praktyce, dlatego że ja mieszkam w lesie, tam nie wieje. Nie wieje. No ale prospołecznie bardzo dobre rozwiązanie. Każdy decyduje o sobie, tak? Oczywiście same wiatraki nic nie dadzą, bo przecież trzeba to, że tak powiem, zbilansować, jak wiatr nie wieje. Albo jak wieje za silny i trzeba tę turbinę wyłączyć. Więc czy tak, czy inaczej, jak odchodzimy od węgla, to musi być atom. Czyli będziemy dublowali koszty, ale okej. Nie będą sobie te wiatraki. Tylko pomysł taki, że wszyscy będą mieli ograniczenia, no ale deweloper, który zajmuje się, bo to też jest to pojęcie, nie budową domów, tylko budową wiatraków, będzie miał jakieś szczególne uprawnienia i będzie mógł mi zasunąć wiatrak 300 metrów od mojego domu. To pomysł dobry nie jest, generalnie rzecz biorąc. I pokazuje, że my myślimy silosowo, sektorowo i niestety działamy silosowo i sektorowo. Nie ma tej opowieści takiej ogólnej, bo 30 lat temu była. 30 lat temu była opowieść, którą Wałęsa nazwał, tak? Każdemu tam wędkę, a nie rybę. Tylko bardzo szybko się okazało, że wędkę to owszem, może i dali, tak? Ale powiedzieli, że bez pozwolenia to wam łowić ryb w tym stawie nie można. Tak? Musicie przyjść, poprosić, zapłacić, tak? O, to wtedy będziecie mogli. A poza tym my do tego stawu to wpuścimy jakąś brudną wodę, te ryby wam wzdychają. No wędkę macie, ale co z tego? Jak jesteśmy przy tej opowieści, to taką opowieść trzeba by było skonstruować na tej samej zasadzie. Przy czym tu jest konkurencja. Jedna opowieść jest taka.
macie tę wędkę, możecie łowić bez pozwolenia, nie będziemy tego stawu wam ściekami zatruwać, bierzcie sprawy w swoje własne ręce, wolno wam. Tak? A druga odpowiedź, nie, państwo. My tu takich mamy urzędników, tak? Państwo wam to da. I teraz jakie są tego konsekwencje? Kilka dni temu było straszne wzmożenie, ja je doskonale rozumiem, tak? Bo zmarła dziewczynka, która zasłabła, zadzwoniła do taty. Tata poszedł na policję, policja go olała generalnie rzecz biorąc. No i dziecko w środku miasta po prostu zamarzło. No i do kogo pretensja? Do państwa, czyli do policji. Ileż tam ludzi przechodziło i nikt nie zareagował. I teraz to wbrew pozorom się łączy ze sobą. Bo jak mówimy ludziom, wy jesteście odpowiedzialni za siebie, no to oni tak trochę nauczeni odpowiedzialności za siebie empatyzują również z innymi. Ta empatia jest cechą ewolucyjną naszego charakteru, tak? Ten kapitał społeczny, z którego właśnie trochę nam nie trochę brakuje. Jak robimy badanie szympansów? No to się okazuje, że wygłodzony szympans nie sięgnie po banana, którego mógłby zjeść, jeżeli ten banan jest na jakiejś lince, która powoduje, że drugi szympans odczuwa ból. Szympans się głodzi, tak? Żeby nie zdawać bólu temu drugiemu szympansowi. W ludziach z tego szympansa sporo jest. No ale jeżeli my jesteśmy nauczeni, że my za siebie nie odpowiadamy, bo odpowiada za nas państwo mityczne, no to tym samym dlaczego my mamy być odpowiedzialni nie za innych, skoro nawet za siebie nie musimy być, bo odpowiedzialne jest za to państwo. No to niech się policja generalnie rzecz biorąc tym zajmie. Takie są skutki. Przy czym tych skutków nie dostrzegamy. A one są. Ta dziewczynka jest konsekwencją tego, że nam się opowiada, że to państwo, w tym wypadku policja, ma się tym wszystkim zająć. No tak, w latach 90. to my tworzyliśmy to państwo i to my decydowaliśmy o tym, jakie ono ma być, a dzisiaj właściwie to wszystko zostało oddane tak mentalnie trochę w te ręce państwo. Wyżej. Tak. I to też może być tak, że trochę aż mnie korci o to zapytać, co prawda nie mamy już czasu, ale o tą nową teorię monetarną, która nam wybuchła gdzieś w okolicach 20 roku, tak? Bardzo taka modna się stała, kiedy inflacja zaczęła tam mocno się rozkręcać, to gdzieś ci wszyscy ludzie ucichli z tym. No ta teoria ma lat 100 ponad, tak? Tak, ale została wyciągnięta. MMT. Modern Monetary Theory, tak? Tak jest. Ja to rozwijam jako More Money Today. Skrót, akronim się zgadza. To tak, prawda. Generalnie rzecz biorąc. To jest trochę taki model, gdzie państwo robi wszystko tak naprawdę, bo państwo stać wtedy na wszystko, prawda? Taka jest trochę teoria. Ale pod jednym warunkiem. Podatki. Państwo, no nie, właśnie nie. Nie. Państwo stać na wszystko, bo państwo jest przecież emitentem pieniądza. Tak. No, to jak w takim razie mamy podążać do strefy euro, to przecież nie będziemy emitowali tego pieniądza, tak? No ale to możemy zrobić to na poziomie całej Europy. To się trochę dzieje. No właśnie. Że to Europa będzie emitowała na potrzeby wszystkich. Tak. Jakoś nie chcieli Niemcy wyemitować zbyt dużo, żeby Greków ratować. Tam, nie wiem, 10 lat temu, tak? Więc bądźmy ostrożni, jeśli o to chodzi. Ale rzeczywiście to by się spięło. Tylko problem polega na tym, że przyspieszamy coś, co i tak jest nieuchronne, o czym mówiłem, tak? Czyli jakąś formę dyktatury oligarchii, gdzieś tam oddalonej od nas. Bo tu u nas to jeszcze jakiś wpływ na tę władzę mamy. Proszę bardzo, faszystów i autokratów obaliliśmy przy urnie wyborczej. Tacy to byli faszyści i autokraci. Udało się generalnie. No to teraz wyobraźmy sobie, jak przy tej ordynacji wyborczej, która jest do Parlamentu Europejskiego i tych przepisach traktatowych, które są, my możemy tu u nas mieć jakikolwiek wpływ na to, co się będzie działo w Brukseli.
nie może mieć żadnego wpływu, a już na Europejski Bank Centralny to tym bardziej, tak? Bo naszego prezesa Narodowego Banku Polskiego to możemy przed Trybunał Stanu postawić, no a prezesa EBC jakoś nie za bardzo. Więc jak się oddala władza od ludzi i głosi się taki postulat, żeby, że to jest w porządku, żeby tę władzę oddalić, to to włącza mi czerwoną lampkę, oho, coś tu się dzieje nie tak, albo głupota, albo sabotaż, tak? Nie wiem co. Jeżeli nie będziemy mieć naszego pieniądza, no to stosowanie MMT w Polsce raczej ciężkie. Ale wyobraźmy sobie, że jest poszerzona Unia, znaczy Unia z szerszymi uprawnieniami, tak? Takie, jakie mają być, że jesteśmy w strefie euro, że wszystko się pięknie rozwija i tak dalej, i tak dalej. No to ja się pytam, po co w takim razie podatki? No skoro państwo ma swoje pieniądze, to nie potrzebuje moich, nie? No, jest wytłumaczenie. Dwa nawet. Jedno wytłumaczenie jest takie, no zaraz. No jedni mogą mieć za dużo, w związku z powyższym podatki są potrzebne do tego, żeby ich progresywnie opodatkować, żeby nie mieli za dużo. No bo jak państwo już da te swoje pieniądze, tak, no to potem może je odebrać, nie? I podatki są świetnym instrumentem do odebrania tych pieniędzy, które no, dało. Gdyby nie podatki, po co nam pieniądze tak naprawdę? Jest jeszcze drugi element. Mianowicie, no, może się zdarzyć, że państwo za dużo tych pieniędzy tam jednak z tego helikoptera rozrzuci. No to trzeba, żeby z podatków te pieniądze ściągnąć. Więc a to nie stopa procentowa jest od tego? MMT, ale nie do końca. Okej, rozumiem. No dobrze, panie profesorze, my naprawdę musimy kończyć. Patrzę na zegarek, że już chyba rozmawiamy około godziny, więc puentując, może chciałby pan jakoś zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie jakąś swoją puentą? Jak dotąd puenty mi się nie udawały, tak? Bo z różnych powodów różnym ludziom się nie podobały. Raz rozumiem. Jednym, raz drugim. To ja może nie będę puentował. No dobrze, to w takim razie panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Omówiliśmy naprawdę wiele ciekawych wątków i ustaliliśmy, że brakuje nam ciągle opowieści o tym, jaka Polska ma być. Miejmy nadzieję, że w tej budującej się, jak rozumiem, koalicji będą ścierały się zdania i postawy, które ustawią Polskę w kierunku bardzo dynamicznego rozwoju, większej swobody podejmowaniu decyzji i swobody podatkowej, prawnej. To prawo będzie stabilne, pewne i nie stawiam tego w cudzysłów. No ale dzisiaj kończymy. Horyzonty Rynków, podcast nie tylko o ekonomii. Drodzy państwo, nie bójcie się nas subskrybować, co bardzo ważne, lajkować i komentować naszych rozmówców i mnie. Na dole pod filmem podcast nie tylko ekonomii. Ja nazywam się Radosław Cieślak, a ze mną dzisiaj był profesor Robert Gwiazdowski. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.